Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich nas oglądających i słuchających czwarte spotkanie w ramach cyklu Geneza II wojny światowej. Rozmawiamy prawie wyłącznie o polityce zagranicznej, stosunkach międzynarodowych tutaj w Centrum Edukacyjnym imienia Janusza Kurtyki, przystanek Historia Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, w bardzo zresztą historycznej sali, ponieważ tu właśnie w tej sali ostatni swój koncert 1 marca 2012 roku miał wybitny bard Przemysław Gintrowski. To było już prawie 9 lat temu. Dzisiaj, drodzy Państwo, moim gościem jest pan profesor Krzysztof Kania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalista w zakresie historii stosunków polsko-brytyjskich, nie tylko zresztą w okresie międzywojennym, także i w okresie późniejszym. Autor biografii ambasadora i prezydenta na wychodźstwie Rzeczypospolitej Edwarda Raczyńskiego, jeden z wydawców tomu polskich dokumentów dyplomatycznych za rok 1932. No, konwencja naszego spotkania jest Państwu zapewne już znana. Ja oczywiście będę się do mojego gościa zwracał po imieniu, bo byłoby grzechem, gdyby było inaczej. Po, nie pamiętam, ćwierć wieku co najmniej się znamy i te nasze ścieżki się gdzieś tam przecinają w różnych miejscach, począwszy od Torunia, aż po Londyn, Moskwę i tak dalej, i tak dalej. Chciałem zacząć, jak to mamy już w zwyczaju, od takiego punktu wyjścia, może dosyć odległego jeszcze, a może tylko pozornie odległego od genezy II wojny światowej, to znaczy od polityki czy stosunku Wielkiej Brytanii do sprawy polskiej i do odrodzonego już państwa polskiego w tych przełomowych, bardzo trudnych czasach końca I wojny światowej i początku międzywojnia, czyli stanowieniu porządku wersalskiego. Tutaj chyba nie będzie żadną przesadą, jeżeli powiem, że no, dla Wielkiej Brytanii w tamtym czasie Polska nie była specjalnie interesującym partnerem. Była państwem drugorzędnym i kierując się sprawdzoną, wypracowaną polityką balance of power, David Lloyd George, najważniejsza postać dla brytyjskiej delegacji na paryską konferencję pokojową, patrzył na Polskę tak, jak to często wówczas bywało, to znaczy jako pewną wypadkową stosunku do Niemiec i do Rosji pogrążonej wtedy w chaosie. I ta Polska tak niespecjalnie do tych koncepcji w ogóle pasowała, bo byłoby pewnie lepiej dla polityki brytyjskiej, tej wielkiej, imperialnej, światowej polityki, gdyby tam na wschodzie Europy balansowały się jako sąsiedzi dwa mocarstwa, to znaczy Rosja, już niezależnie jaka, czy biała, czy czerwona, właśnie z Niemcami. A to, że między nimi pojawiło się państwo polskie, zresztą Brytyjczycy uznawali na dobrą sprawę i wyobrażali sobie tylko w tym, co określano jako granice etnograficzne, co bardzo dobrze wykazał w książce Pierwsza zdrada Zachodu profesor Andrzej Nowak, między innymi, prezentując mapy, jak oni sobie to wyobrażali w tych czasach, no to pojawienie się tej Polski w zasadzie było takim czynnikiem, stymulatorem, które napędzało zbliżenie niemiecko-rosyjskie i sprawa jednak niebezpieczna, dlatego że Brytyjczycy chcieli, i to takie długie wprowadzenie, proszę potraktować dyskusyjnie, drogi Krzysztofie, żeby oczy Rosji były skierowane nie na Daleki Wschód, nie na Bliski Wschód, tam gdzie były interesy brytyjskie. Więc
to balansowanie się mocarstw Niemiec i Rosji w ich opinii spowodowałoby, że oczy Rosji, no, bardziej może białej niż czerwonej, byłyby skierowane właśnie na Niemcy, a nie na tamte rejony. Tymczasem Polska powodowała, że Niemcy i Rosjanie mogli się ze sobą dogadać, a co za tym idzie, polityka rosyjska mogła być na terenach azjatyckich o wiele bardziej aktywna, a to się Brytyjczykom podobać nie mogło. No i to powodowało, że nie kto inny, jak właśnie David Lloyd George i stojąca za nim machina dyplomatyczna, a także i naukowa, tu na pewno dotkniemy postaci Louisa Neimiera, skądinąd człowieka urodzonego w tej samej miejscowości, w której urodził się Henryk Sienkiewicz. Cała ta machina no, niespecjalnie sprzyjała Polsce. To nie jest chyba przesada, że głównym propagatorem idei, nawet może ojcem koncepcji Gdańska jako wolnego miasta, żeby się ono Polsce nie dostało, była właśnie strona brytyjska, dyplomacja brytyjska, David Lloyd George. On też mocno optował za tym, żeby przeprowadzić plebiscyt na Górnym Śląsku. No i najlepiej, żeby ta granica wschodnia, jeżeli już ta Polska ma istnieć, no to pokrywała się z granicą byłego Królestwa Polskiego. To jest punkt wyjścia. To jest punkt wyjścia myślenia, może nie całości, ale dużej części tych wpływowych elit brytyjskich, wpływowych nie tylko u siebie, ale i na świecie, na Polskę. I od tego chcę zacząć, bo potem jednak będziemy obserwowali pewną ewolucję stosunku Wielkiej Brytanii do niepodległej Polski, dosyć wyraźną dla lat, zwłaszcza 30. Ale chciałem zapytać, czy ten mój wstęp, prolog, wprowadzenie, ta wizja no jest zgodna z twoją optyką widzenia spraw brytyjskich dla tego okresu. Tak, dziękuję za zaproszenie. Oczywiście zgadzam się z tobą w zupełności. Tych antecedencji, tej postawy brytyjskiej w czasie I wojny światowej trzeba szukać w czasie konferencji pokojowej w Paryżu, trzeba szukać w okresie Wielkiej Wojny. I wydaje się, że Wielka Brytania cały czas uważa sprawę polską za wewnętrzną sprawę Imperium Rosyjskiego. Zmienia się to, Wielka Brytania jest sceptycznie ustosunkowana do legionów, do powstających legionów w Polsce, jest sceptycznie nastawiona do aktu 5 listopada, który uważa wyłącznie za pozyskanie rekruta, jak wiemy, rekruta dla państw centralnych, które są w opozycji, stoją w opozycji do Wielkiej Brytanii. Wielką Brytanię łączy sojusz Trójporozumienia z Francją i ze Związkiem Sowieckim 1904-1907 rok. A więc są to wydarzenia, które są postrzegane w Wielkiej Brytanii krytycznie. Niemniej jednak wydaje się, że ten akt 5 listopada jest taką datą przełomową w tych no jeszcze nie stosunkach, bo tych stosunków nie ma. One będą dopiero od lutego 1919 roku. Ale wydaje się, że jest to data przełomowa, gdyż w Westminster Gazette zostaje opublikowany bardzo ciekawy artykuł, który mówi o umiędzynarodowieniu sprawy Polski, czyli o tym, o czym myślą, rzecz jasna, politycy, którzy o tą sprawę walczą. W tym czasie także dochodzi do pewnych ruchów, które można nazwać bardzo propolskimi. Mam tutaj na myśli między innymi orędzie Wilsona z stycznia 1917 roku, ale przede wszystkim najważniejsze z 8 stycznia 1918 roku 14 punktów Wilsona, w którym punkcie 13 mowa jest o niepodległym państwie polskim. Rzecz jasna, no nie dużym, raczej miała być to Polska. Można przyjąć, że to byłoby powiedzmy Królestwo Polskie. Ta wypowiedź poprzedzona jest również bardzo propolskim wystąpieniem Lloyda George'a z 5 stycznia 1918 roku, który również wyraził zdanie, że taka Polska powinna się znaleźć na mapie Europy Środkowej.
A również dwa dni później, po wystąpieniu Wilsona, mamy wypowiedź Balfoura w Edynburgu 10 stycznia, który także mówi o jakimś miejscu Polski na mapie Europy. No tak, ale już same te fakty, które przytaczasz, pokazują, że Brytyjczycy nie są tutaj spiritus movens tych posunięć. Oni raczej wsłuchują się w głosy innych mocarstw. To nie oni są inicjatorami. To też pokazuje, że jednak no, ta sprawa polska jest o wiele popularniejsza we Francji. Nawet w Stanach Zjednoczonych. No tam działa oczywiście Paderewski, to jest też grunt, który jest wcześniej urabiany, Paderewski, który jest przecież kojarzony na świecie doskonale, ale to też nie jest przypadek, że on działa w Stanach Zjednoczonych, a nie na terenie Wielkiej Brytanii. Bywał tam, ale tam takiej roli nie odegrał. Więc trochę się, czy to nie jest tak, że już wówczas Wielka Brytania ciągnie się trochę, przepraszam za określenie, w ogonie innych mocarstw, jeżeli chodzi o stosunek do Polski? To znaczy inaczej. Rzeczywiście tutaj zgadzam się z tobą, że Francja wykazuje większą inicjatywę. Mamy tutaj między innymi powstanie drugiego KNP 15 sierpnia 17 roku. Mamy tworzenie się armii, błękitnej armii Hallera we Francji. Rzecz jasna. Ja zawsze używam określenia armia polska we Francji. Haller pojawił się dopiero rok później, więc ja wiem, że obiegowo nazywamy ją armią Hallera i pewnie tak już zostanie, ale to nie Józef Haller ją tworzył. On przyjechał wtedy, kiedy ta armia już od ponad roku istniała. Przejął dowództwo w październiku 18 roku. Faktem jest, że no, to też daje jakiś punkt odniesienia, że ta armia była formowana na ziemi francuskiej. No może dlatego, że bliżej frontu, prawda? Ale no, stosunek Brytyjczyków do tej armii był taki też powściągliwy. Wcale nie taki znowu entuzjastyczny jak Francuzów z udziałem prezydenta Poincaré i tak dalej, i tak dalej. Czy nawet Amerykanów, którzy jednak pozwolili werbować wśród Polaków mieszkających na kontynencie północnoamerykańskim. Więc to są jednak pewne wskazówki, tego się wprost nie artykułuje, ale ta Polska jest w drugim szeregu, jest cały czas gdzieś tam, prawda, z tyłu podporządkowana innym interesom. Ja może jeszcze inaczej, to trochę wkładając kij w szprychy. Dwie kwestie ze sobą ściśle związane. Czy na terenie Wielkiej Brytanii wtedy, pod koniec I wojny światowej, czy w ogóle w czasie I wojny światowej, czy w czasie paryskiej konferencji pokojowej istniały jakieś środowiska propolskie, wpływowe, brytyjskie, jakieś lobby propolskie? I czy nie było tak, że Polacy też trochę zaniedbywali odcinek brytyjski, czego na przykład nie robili Czesi? Czesi prowadzili bardzo aktywną politykę promowania swojej sprawy na uniwersytetach brytyjskich, w środowiskach przemysłowych, w środowiskach finansowych i oczywiście w środowiskach politycznych. Myśmy to robili na znacznie mniejszą skalę. Czy to nie był jednak swoistego rodzaju błąd, bo to też pokazywał proporcje pewne. No tak, Czesi o nas dbają, więc zainteresujmy się powstającą Czechosłowacją. A Polacy to nas traktują tak niespecjalnie, zabiegają o te nasze względy, więc możemy na nich machnąć ręką. Oczywiście istnieją komitety, organizacje. Mamy przykład na przykład Polskiego Komitetu Informacyjnego, gdzie działa August Zaleski między innymi i robi on świetną robotę. Natomiast zderzył się po prostu z ścianą, ze ścianą niewiedzy ze strony brytyjskiej. Jeżeli słyszy, mamy to we wspomnieniach Augusta Zaleskiego, jeżeli słyszy i pyta się, jeżeli pytają się go, prawda, w Wielkiej Brytanii, czy Polacy jedzą pałeczkami jak Chińczycy lub czy białe niedźwiedzie, prawda, są na porządku dziennym w Polsce, bo być może ta Polska znajduje się bardzo blisko terenów mroźnych, tak, można tak to ująć, no to nie dziwi, że tak ciężko było się do tych Anglików przebić. Natomiast wydaje mi się, że jednak ta praca wykonana w czasie Wielkiej Wojny, ale również wcześniej, nie zapominajmy o tym, powoduje, że jednak Wielka Brytania, mamy tutaj deklarację z 3 czerwca 1918 roku, która jest takim no, preludium do konferencji w paryskiej,
która mówi, że jednak Wielka Brytania zgadza się na to, żeby państwo polskie tutaj powstało. No, kwestia jest tylko taka, w jakich granicach, już tutaj ten temat poruszyłeś, bo rzeczywiście na rozpoczętej w styczniu 1919 roku konferencji paryskiej no, mamy kolejne zderzenie z rzeczywistością. Lloyd George, który jest no, politykiem upartym, który jest politykiem, który nie słucha ekspertów, który bazuje na swojej intuicji, no na nim na przykład nie zrobiło wrażenia przemówienie Romana Dmowskiego, pięciogodzinne, którym Dmowski mówi po francusku i przekłada to ze względu na to, że tłumacze to, prawda, źle przekładają, a więc Dmowski mówi, nie, to ja będę tłumaczył na język angielski. Lloyd George nie jest tym przemówieniem zachwycony. On nie uważa to za jakieś wielkie osiągnięcie. Pamiętajmy, że no, Lloyd George raczej widział Polskę w tych granicach, o których tutaj już częściowo powiedziałeś, czyli granicach, gdzie bezsprzecznie będzie ta ludność polska. A więc no, to nie będzie duża Polska, która powstała rzeczywiście, bo możemy powiedzieć, że w 23 te granice się ukształtowały, taka jaka była, tak, do 39 roku. I widzi ten problem, o którym też już, o który zahaczyłeś w pewnym sensie, czyli tej polityki, którą on stosuje. Pamiętajmy, że jest to polityka balance of power i polityka równowagi sił i przed konferencją, i w trakcie niej, a również później obowiązywała. Stąd prawdopodobnie, no może nieprawdopodobnie, wręcz jestem pewny, że no Lloyd George, David Lloyd George upatrywał jednak duże niebezpieczeństwo na Zachodzie, czyli mówimy tutaj o Francji, którą już wymieniłeś, która naturalnie wyrastała na bardzo poważne, była zresztą takim państwem, potęgę w Europie. Drugim takim krajem, o który dbano, i to może dziwić, prawda, naszych słuchaczy czy widzów, były Niemcy, gdyż no, wynikało to z banalnego i prozaicznego powodu. Ktoś musiał Francję balansować. Po pierwsze, a po drugie, ktoś musiał spłacać te długi. I Niemcy były potrzebne do tego, żeby, czy Niemcy, silne Niemcy, może nie tak silne, jak były od powiedzmy 36 roku, czy później, będziemy o tym jeszcze mówić. Natomiast Niemcy, które posiadają Górny Śląsk, są potrzebne Anglii, gdyż Anglia chce rzeczywiście, żeby te długi, które były zaciągnięte, te reparacje były spłacane. A więc tak, to jest koronny argument też w stosunku do Francuzów, którzy powtarzają Anglicy, że jak wy chcecie uzyskać pieniądze, reparacje od Niemców, skoro Zagłębie Sary wciągnęliście w swój system gospodarczy, okupujecie nad Renie, a teraz jeszcze Polsce oddacie Górny Śląsk, to z czego wam ci Niemcy te pieniądze spłacą? To jest oczywiste. Natomiast chciałem pójść trochę dalej, bo tkwimy w tych korzeniach bardzo istotnych, ale wracam do tego pytania o środowiska propolskie, ponieważ ja szukałem, środowisk nie było propolskich w Wielkiej Brytanii. Można mówić co najwyżej o poszczególnych osobach. Tu trzeba wymienić dwa nazwiska z okresu może trochę późniejszego, naprawdę Polsce przychylnych ludzi. To znaczy myślę tutaj o generale Adrianie Carton de Wiercie, który mieszkał w Polsce, był na Polesiu i był zachwycony Polską, się zakochał w Polsce, ten inwalida wojenny. Miał bardzo pozytywną opinię, ale to jest wyjątek. Wyjątek, który potwierdza regułę i jest jeszcze to jedna jest postać. Osoba, która widziała w przekazaniu, że ustanowieniu Wolnego Miasta Gdańska, cytuję, pierwszy gwóźdź do polskiej trumny. Tak, tak, tak. No ale to jest postać wyjątkowa, zupełnie wyróżnia. No jest oczywiście jeszcze słynny Mackinder, prawda, który jest geopolitykiem, on zna te sprawy, ponieważ jest wysłannikiem do wojsk generała Antona Denikina, Siły Zbrojne Południa Rosji, i on uważa, że w ogóle to centrum Europy, ta nasza tutaj część Europy, jest najważniejszym
miejscem na mapie w ogóle geopolitycznej świata. Kto rządzi tym, to skracam oczywiście te poglądy, kto rządzi tym rejonem, kto ma tutaj wpływy, ten decyduje o tym, co się dzieje nie tylko w Europie, ale również w świecie. Problem tylko polega na tym, że Mackindera politycy niespecjalnie słuchają. Oni mają inną wizję. No i później jest jeszcze jedna postać, to już późniejsza, wyprzedzam tu trochę, dodając, to jest John Harley, który jest autentycznym polonofilem. To są już lata 30. Kompletnie w Polsce zapomnianym. Ja nie spotkałem żadnego... Chyba wstęp nawet, do Beka napisał, prawda? Wstęp napisał do książki poświęconej ministrowi Bekowi, tej niewielkiej takiej. To jest książka napisana przez Konrada Wrzosa, ale on też pomagał w różnych kontaktach, w docieraniu do środowisk na przykład prasy brytyjskiej. Ale to wszystko są wyjątki. Jeszcze jeden przykład, który też, bo czasami dobrze jest się takim przykładem posłużyć. Przecież ta misja aliancka, która przybyła do Polski w roku 1920, tu pójdziemy trochę do przodu, bo ten rok 20 jest istotny. To jest najtrudniejszy okres wojny polsko-sowieckiej, kiedy Sowieci stoją pod Warszawą, pod Lwowem, pod Toruniem niemalże, przecież tam niewiele brakowało i tam by doszli, to mamy misję, która się składa z części cywilnej, części wojskowej. Brytyjczyk stoi na czele tej misji. To jest słynny Edgar Dabernon, który napisał potem tę książkę. Ale kogo my pamiętamy z tej misji? My pamiętamy z tej misji, tej części wojskowej, generała Maxima Weiganda. I potem pojawiają się nawet koncepcje, a to Weigand może wygrał tę bitwę, a to on był twórcą tego planu. Tam był też brytyjski generał Radcliffe, o którym świat nie słyszy. No to też jest jakiś punkt odniesienia. Ale nie wracajmy może już do tych spraw związanych z konferencją, bo czas nam ucieka. Natomiast musimy zahaczyć o kwestię zachowania się elit brytyjskich. Elit brytyjskich. Znowu mamy tutaj Lloyd George'a w 1920 roku. To znaczy przejęcie inicjatywy w sprawie rozwiązania konfliktu polsko-sowieckiego przy umyciu rąk przez Francuzów, ja to spłycam. No i tutaj pojawiają się rzeczy nieprawdopodobne, które też pokazują, że ta Polska dla Brytyjczyków jako przedstawicieli imperium, mocarstwa, to jest jakiś tam taki, prawda, jakiś taki pigmej, który gdzieś tam sobie żyje i można z nim zrobić, co nam się chce. No myślę tutaj przede wszystkim o słynnej linii Curzona. Zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Tę linię zdefiniowano w grudniu 1919 roku. I ona wtedy się wcale nie nazywała linią Curzona. Jeżeli już, to bardziej była linią Georges'a Clemenceau. Ale to właśnie te działania z 20 roku, wydłużenie tej linii bez poinformowania strony polskiej spowodowały, że dzisiaj mamy w głowach tylko jedno. Curzon Line, linia Curzona, prawda? I to pokutuje. No, to jest nasza dzisiejsza granica tam z pewnymi odchyleniami, ale to jest właśnie stosunek imperium do takiego kraju drugorzędnego. Ja cały czas to podkreślam, bo potem to będzie miało olbrzymią wagę w odniesieniu do tego, co się stanie w latach 30. Jak byś to skomentował? To znaczy, ja jeszcze musiałbym dodać do tego wszystkiego, że te imperium brytyjskie, czyli imperium, gdzie nie zachodzi słońce, które rzeczywiście odgrywa jedną z ważniejszych, najważniejszą w zasadzie rolę wtedy, wówczas. To imperium, gdzie nie zachodzi słońce i gdzie ludzie pytają Zaleskiego, czy białe niedźwiedzie biegają po Polsce, tak. Czyli ta Polska na tym słońcu to jakoś się mało tak, tak, rzucała w oczy. Zdecydowanie. Ale jest tu pewien taka niekonsekwencja, prawda? No przecież dobrze wiesz, że w Rosji toczy się wojna domowa. I ta wojna domowa w Rosji jest wspierana przez Wielką Brytanię. O tym opinia publiczna nie wie. Politycy brytyjscy tą informację... Ta informacja w zasadzie jest tajna. Mało się o tym pisze w gazetach. A przecież pomoc dla białych generałów płynie. Prawda, Archangielsk, jest Murmańsk, jest Władywostok. Mamy także przecież walkę o państwa bałtyckie. Dostarczanie broni dla Denikina i tej najsilniejszej formacji, jaką były siły zbrojne południa Rosji.
części, gdzie są doradcy brytyjscy przecież. Oczywiście. Tak. Mamy tutaj ruch, prawda, okrętów w Zatoce Fińskiej, a jednocześnie mamy, prawda, nazwijmy to już wojnę polsko-bolszewicką, bo tak to trzeba nazwać, gdzie opinia publiczna, politycy brytyjscy tej wojnie się sprzeciwiają. Czyli jest tutaj już jakaś niekonsekwencja, prawda? To, co jest w interesie imperium, jest dobre, a to, co jest w interesie Polski, jest niedobre. To może jest... właśnie nie jest brak konsekwencji, tylko konsekwencja. Tylko nie z naszego punktu widzenia, ale z ich. Ja teraz przedstawiam polski punkt widzenia. Jest to, prawda, znaczy, ale też, bo tu jest dużo twoich pytań i też dużo takich podpytań, które ja nazywam te podpytaniami, bo też są tak, jak mówisz, politycy, którzy jednak wspierają polskie dążenia. Mamy tutaj Churchilla, który jest wówczas ministrem wojny, który przecież decyduje się na wysyłkę sprzętu wojennego do Polski. Rzeczy, no, ten sprzęt z różnych przyczyn nie jest dostarczony, gdyż mamy tak i strajk dokerów, mamy protesty pod poselstwem polskim w Londynie, mamy demonstracje w Hyde Parku i jest tu przykład no, takiego jakby rozdwojenia jaźni, że z jednej strony Anglicy... Tylko Churchill... Dwie kwestie. Ówczesny, młody jeszcze Churchill to nie jest ten Churchill, którego znamy z okresu II wojny. Ja myślę, że tu jest potężną postacią. Krótko będziemy jeszcze o tym mówić pod koniec naszego programu. To bardzo krótko, ale jest jeszcze coś. Tu jest pytanie zasadnicze, czy Winston Churchill robił to dla Polski, bo ja śmiem wątpić. On jako jeden z nielicznych brytyjskich polityków tamtej doby, tamtych czasów, doceniał niebezpieczeństwo bolszewickie, oczywiście, czego nie widział Lloyd George, albo udawał, że nie widzi, i wielu innych. To Churchill widział już wtedy. Wincenty Witos powiedział, że przecież w Sejmie, że z grozy, powagi sytuacji zdawała sobie sprawę jedynie Francja. W Anglii, z wyjątkami, miał tu na myśli właśnie Churchilla, wzięto się na tą agitację komunistyczną, ten lep, prawda? A więc nie zdawano sobie sprawy, jakie jest zagrożenie. No przecież ten wspomniany przez ciebie Lord d'Abernon napisał tą książkę, która nosi tytuł 18. decydująca bitwa w dziejach świata. A więc no, wyniósł tą bitwę, tak? Jako jedną z najważniejszych przecież. No rzeczywiście chyba sobie nie zdawano sobie sprawy. Ale czy sprawy. To się przebiło do opinii brytyjskiej? Nie, bo ja absolutnie. Się wątpić. No absolutnie. Właśnie, on widział tę bitwę, on był tego świadkiem, więc on miał świadomość zagrożenia, ale to znowu są jednostki. My podkreślamy te kwestie. Proszę bardzo, Brytyjczyk docenił znaczenie tej bitwy, ale z tego co wiem, to tak naprawdę... Odgłos jego książki tam na wyspach no był stosunkowo niewielki. Na pewno nie taki jak w Polsce, gdzie już w międzywojniu tę książkę przetłumaczono. Także to też są różne punkty widzenia. Ja przepraszam, dzisiaj występuję jako adwokatus diaboli, ale taka jest moja rola. Możesz rzeczywiście występować w tej roli, jeżeli sobie tego życzysz. Natomiast no, fakty są takie, że Polacy walczyli o swoją niepodległość i rzeczywiście z tej grozy sytuacji zdawali sobie sprawę nieliczni. I tak jak już powiedziałem, no tutaj też to już zahaczyłeś, no mamy przykład naprawdę działania bardzo nie fair, żeby tak to określić, czyli mamy tą notę, o której chcesz powiedzieć pewnie i o której ja wspomnę, czyli notę Curzona do Chicherina, gdzie rzeczywiście postanowiono, no powiedzmy z odchyleniami, to jest ta granica obecna Polski, czyli tam 5 do 8 kilometrów, Grodno, Brześ, Przemyśl, można tak to tutaj skrótowo. Zmiany są zadziwiająco niewielkie i rzeczywiście jest to przede wszystkim mały też szok dla strony rosyjskiej, gdyż oni, przecież wiesz o tym doskonale, dali, no jest to w dyplomacji, był to taki pstryczek w nos Lloyda George'a, gdyż oni określili przecież, że Polacy, jeżeli chcą, to mogą dostać lepsze warunki pokojowe, prawda, ale prosimy, żeby wystąpili o nie samodzielnie. Lloyd George był bardzo zaskoczony taką postawą tutaj dyplomacji rosyjskiej. No ale jak wiemy, no, na szczęście doszło do Bitwy Warszawskiej i kompletnie zmiany politycznej, wojskowej i to już Polska, można powiedzieć, zaczęła dyktować jakieś
warunki stronie rosyjskiej. No i mamy tutaj rzecz jasna pokój w Rydze 18 marca 2021 roku. Tak, ale tylko ja znowu zadam pytanie kąśliwe, tym razem bez żadnej ironii. Czy to, że wygraliśmy nie tylko bitwę na przedpolach Warszawy, bitwę niemeńską, czy bitwy niemeńskie tak naprawdę, i wygraliśmy militarnie tę wojnę, spowodowało, że wartość Polski jako państwa istotnego w Europie Środkowo-Wschodniej w oczach elit brytyjskich wzrosła? Bo ja mam co do tego wątpliwość. Oczywiście, że nie wzrosła. Natomiast, bo przecież cała tutaj myśl zakończenia tej wojny znowu, jakby, jaka myśl przyświecała Anglikom? Anglicy nie mają stałych wrogów czy stałych przyjaciół. Mają tylko i wyłącznie stałe interesy. No właśnie, jak tylko wiemy, ja o te interesy pytam. Jak wiemy, rzeczywiście chodziło wyłącznie, może nie wyłącznie, ale chodziło o interesy. Chodziło o traktat handlowy z Rosją, który potem został podpisany. A więc chodziło także o zakończenie konfliktu w tej części Europy. Pamiętajmy, że Lloyd George jest określany jako walijski czarodziej, ale jest również określany jako człowiek, który wygrał wojnę, a przegrał pokój. A więc jest też takie określenie. Ja jeszcze nawiązując do konferencji paryskiej, o której zupełnie nic nie powiedzieliśmy, ja uważam, że powinniśmy nazywać jeszcze Lloyda George'a Mr. No, bo Lloyd George nie zgodził się na żaden postulat Polski i cały czas wspierał Niemcy w tych kwestiach. A więc tak, jeszcze bym dodał mu taki... Kierował się tą zasadą, o której żeśmy mówili. To znaczy, ja nie chcę wchodzić za głęboko w paryską konferencję, chociaż ona ma olbrzymie znaczenie, ale no, zabraknie nam czasu. Powinniśmy więcej czasu poświęcić temu okresowi późniejszemu, do którego jeszcze chwilę dojdziemy. Natomiast trzymajmy się kwestii interesów. Czy nie było tak, że już po unormowaniu tej sytuacji, po zakończeniu konfliktów zbrojnych, w tym wojny polsko-sowieckiej, traktat ryski, uznaniu też granicy, bez jakichkolwiek gwarancji oczywiście, ale uznaniu granicy ryskiej, także przez Wielką Brytanię, przez inne mocarstwa, Włochy, przez Francję w 1923 roku, następuje pewna stabilizacja. I teraz znowu dwa pytania. Pytanie pierwsze. Czy nie jest tak, właśnie jeżeli chodzi o interesy, że ważniejsze dla interesów brytyjskich są kwestie związane z Wolnym Miastem Gdańskiem, Reginald Tower jako wysoki komisarz. To nie jest przypadek, że Brytyjczyk tam trafia, bo port, bo handel, bo pieniądze, bo ekonomia i państwa bałtyckie, które są naturalnym pomostem do rynku zbytu rosyjskiego, czyli już sowieckiego, one bardziej interesują dyplomację brytyjską niż Polska, no właśnie ze względu na interesy. Już nie mówiąc o tym, że druga kwestia, drobna zupełnie, ale też oddająca pewien sposób myślenia Brytyjczyków. Kogo nam przysyłają jako posła? Nie tego pierwszego, co prawda, ale no Max Meller, William Max Meller, człowiek pochodzenia niemieckiego, trzeci. Prawda? Trzeci z kolei, długo urzędujący. No to jak to jest u nas odbierane? Znaczy Brytyjczycy przysyłają nam, co prawda, no Brytyjczyka, to prawda, ale niemieckiego pochodzenia, o czym wszyscy wiedzą, z niemiecko brzmiącym nazwiskiem, no to jest taki trochę policzek, prawda, dla tej Polski, która dopiero co, a to toczyła powstanie przeciwko Niemcom w Wielkopolsce, a to trzy powstania, a to tarmosiliśmy się z tymi Niemcami w zasadzie o wszystko w tym momencie, a Brytyjczycy, których i tak oskarżamy o politykę proniemiecką, przysyłają nam tutaj dyplomatę z całym szacunkiem dla niego, bo ja wiem, że on interesy brytyjskie oczywiście reprezentował, no, który ma niemieckie pochodzenie, no to jest trochę niepoważne. To znaczy, tak my to odbieramy. Ale mi chodzi przede wszystkim o tą pierwszą kwestię. Co jest ważniejsze? Czy państwa bałtyckie, interesy handlowe, Wolne Miasto Gdańsk, a dopiero potem gdzieś tam Polska? Oczywiście, zgadzam się z tobą tutaj również. Wolne Miasto Gdańsk było potrzebne Anglikom. Oczywiście, to był ważny port na Bałtyku. Ja tylko przypominam, że przecież Brytyjczycy mieli tu swoje interesy, budowali statki w stoczniach, partycypowali przecież we wprowadzeniu Guldena Gdańskiego,
który był obowiązującą walutą w Gdańsku w latach od 23 roku. A więc no, mnóstwo interesów, które, tak jak mówisz, no, były potrzebne Anglikom. Wprowadzenie Towera, który był administratorem, czyli wprowadzał to wszystko w życie, miało swój i dbało o interesy też Wielkiej Brytanii. Tak, no pamiętajmy, że tych wysokich komisarzy Ligi Narodów z Wielkiej Brytanii było 5. Ten ostatni, taki chyba najbardziej propolski, a przede wszystkim antyniemiecki, czyli Sean Lester, no pochodził z wolnego z Irlandii Północnej, ale to rzecz jasna jest Wielka Brytania, także on się tam troszeczkę, to jest też ciekawa historia, bo on... Ale właśnie przypatrując się nawet tym zmianom personalnym, bo one oddają jednak pewien sposób myślenia, to trzeba już głęboko w dziejach dyplomacji siedzieć i znać te postacie. Jeżeli przysyła nam się Irlandczyka pod koniec, antyniemieckiego, to już można odebrać jako jakieś przeorientowanie polityki Londynu wobec Rzeczypospolitej. Od Towera do Seana Lestera. To są dwa światy już, prawda? I o tym właśnie będziemy mówić, bo to, jak to mówią Francuzi, la vérité est dans les nuances. Prawda tkwi w szczegółach i to są właśnie te szczegóły. A co z tą kwestią państw bałtyckich jako ważniejszych? Bo to jest klucz według mnie do zrozumienia w ogóle mentalności brytyjskiej wobec Europy Środkowo-Wschodniej w latach 20. Potem powolutku to się, nawet jeszcze w pierwszej połowie lat 30. potem się zacznie to zmieniać. Jasne. Tutaj podobnie wygląda sytuacja jak w Wolnym Mieście Gdańsku, czyli to są ważne porty, tak jak zresztą już powiedziałeś, które są takimi drzwiami do Rosji, którą można eksplorować, prawda? A więc jak najbardziej tutaj jest duże zaangażowanie w to, aby te państwa... Problem polegał na tym, że Rosji, czyli Związku Sowieckiego, eksplorować się nie dało. Z czego Brytyjczycy chyba jeszcze sobie wtedy nie zdawali sprawy, ale się szybko tego nauczyli. Tu dodam też, może za dużo dzisiaj mówię, to za chwilę dam ci więcej czasu, że w optyce sowieckiej, to jest bardzo ważne, głównym wrogiem ideologicznym na arenie międzynarodowej na początku była Francja, ale bardzo krótko, bardzo krótko. To jest mniej więcej właśnie do 20-21 rok jeszcze, prawda? Można tylko do 20, a później głównym wrogiem ideologicznym na arenie międzynarodowej dla Sowietów jest Wielka Brytania. Dlaczego? Dlatego, że gdzieby oni nie chcieli swojej ekspansji rozpocząć ideologicznej, to spotykają Brytyjczyków. A to Bliski Wschód, a to Daleki Wschód, no wszędzie, dosłownie, prawda? Imperium kolonialne, więc to też wpływa na te faktyczne możliwości prowadzenia owego handlu. I to też jest czynnik, który spowoduje, że powolutku zacznie się to przeorientowywać na Polskę. To znaczy ta Polska zacznie z punktu widzenia też i pewnej stabilizacji politycznej, gospodarczej nabierać większego znaczenia. Ale to jest długi proces. Oczywiście, no, wydaje mi się, że taką datą przełomową będzie zamach stanu w 26 roku, o którym myślę, że uda nam się powiedzieć coś, ale wcześniej mamy przykłady, że Brytyjczycy są ponownie przecież nastawieni negatywnie. Tak? My tutaj mówiliśmy o wojnie polsko-bolszewickiej. Trzeba tutaj wspomnieć o tym Górnym Śląsku, który będzie jednak w przyszłości kartą w pewien sposób przetargową. Mamy tutaj okropne wypowiedzi przecież Brytyjczyków, Lloyda George'a, który mówi, że wręczenie, prawda, czyli że oddanie Śląska Polakom to jest jakby oddanie, danie, przekazanie zegarka małpie. Są to rzeczywiście, to jest potwarz ogromna. Mamy wspieranie Czechów w czasie konfliktu w styczniu 19 roku. Mamy także może werbalne protesty w sprawie Litwy, o czym trzeba wspomnieć. No i wydaje się, że taka zmiana następuje po tym, jak odchodzi Lloyd George, bo Lloyd George odchodzi. Czy ta Litwa chodzi o reakcję na tak, tak. zwany bunt Żeligowskiego? Tak. Rzeczywiście wydaje się, że po tej zmianie premiera, czyli liberalnego Lloyda George'a, który ma swój pomnik, przypomnę, na Parliament Square, a także w Walii.
zajmuje miejsce konserwatyści. Jest to Bonar Law i Stanley Baldwin, którzy zupełnie inaczej już patrzą na te sprawy polskie i to co powiedziałeś, że no, taką kropką nad i jest uznanie przez Radę Ambasadorów, ale to są też Brytyjczycy, to trzeba tak to powiedzieć, uznanie wschodniej granicy państwa polskiego. Natomiast co się dzieje później, bo między tym okresem od 23 roku do 26, czyli według mnie takiej daty przełomowej, bo Brytyjczycy staną się moim zdaniem bardziej propolscy niż byli dotychczas, są dwa, a w zasadzie jedno bardzo ważne wydarzenie, a myślę tutaj o Locarno. I Locarno 25 roku, gdzie na pierwsze skrzypce gra też polityk brytyjski, czyli Austin Chamberlain, brat przyrodni Neville'a, o którym będziemy mówić. I ponoć od niego dużo mądrzejszy. I dużo mądrzejszy od niego. Powodują, prawda, przewartościowanie kolejny raz polskiej polityki. Ja przypomnę, że w Locarno, czyli na konferencji w Locarno, ale tak naprawdę w Londynie, 1 grudnia doszło do podpisania paktów reńskich i w wielkim skrócie trzeba powiedzieć, że granice zachodnie, czyli francusko-niemiecką czy belgijsko-niemiecką uznano dwa razy, natomiast polsko-niemiecką i niemiecko-czechosłowacką uznano tylko raz. Ja też przypomnę, że Józef Piłsudski powiedział, że każdy przyzwoity Polak spluwa, jak słyszy słowo Locarno. Przypomnę także, że ci politycy, w tym Austin Chamberlain, ale także Stresemann, który tam brał udział w tej konferencji, dostali pokojowe nagrody Nobla. Przypomnę również o tej drugiej rzeczy, którą ja uważam, że troszeczkę mniej ważną, ale jednak nawiązując do tych twoich tutaj dygresji handlowych, bardzo istotną. Jest to plan Dawesa, za który polityk ten i ekonomista dostał również nagrodę. A kto miał w efekcie zapłacić za realizację tego planu? Bo mi się to układa, to może jest teza, wejdę ci w słowo, może jest to teza polemiczna, ale państwa zachodnie dają Niemcom pieniądze, to spłycam, na czym to polega, to został przyjęty w 24 roku, nieprzypadkowo w Londynie, prawda? Londyn staje się tym centrum decyzyjnym w polityce międzynarodowej w tym czasie. Plan Dawesa polega na tym, że pieniądze płynące z zachodu mają ruszyć przemysł niemiecki ze wskazaniem na przemysł ciężki. On ma ruszyć machinę niemiecką, to jest wychodzenie z kryzysu po I wojnie światowej. Okej, po co? No po to, żeby Niemcy były w stanie spłacić państwom zachodnim reparacje. Tylko ja zawsze zadaję pytanie, a co się stanie z produktami, z nadwyżką produktów niemieckich? Gdzie one mają pójść? Mają zalać rynek francuski i brytyjski, czy rynek Europy Środkowo-Wschodniej? Czyli w efekcie kto ponosi tutaj konsekwencje finansowe? No my, Europejczycy środkowi. Więc to pokazuje też jeszcze, że ta Europa Środkowa, nawet na tym przykładzie to widać, nie jest dla Brytyjczyków jeszcze tak istotna. Nie jest. Dokładnie, nie jest istotna. I teraz jest pytanie, czy w 26 roku, czyli w czasie zamachu lub po nim, zaczyna być istotna, bo mamy tutaj nieprawdziwe oczywiście, ale do pewnego momentu teksty naukowe lub publicystyczne, które mówią o zaangażowaniu się Anglików lub że ten zamach został wręcz... Zacytuję sowieckiego przedstawiciela pełnomocnego w Warszawie Piotra Wojkowa, który w jednym z raportów napisał o intymno-finansowych kontaktach Piłsudczyków z poselstwem brytyjskim w Warszawie. I oczywiście wskazywał na rolę takich ludzi jak atasze wojskowy pułkownik Clayton w przygotowywaniu zamachu. Kapitan to bzdury chyba. Są oczywiście. Kapitan chyba wtedy jeszcze. Czy wtedy jeszcze kapitan, późniejszy pułkownik. To są oczywiście kompletne bzdury, ale to jest też i pewien strach Sowietów, że uwaga, Brytyjczycy chyba zaczęli się bardziej interesować tą Polską, a oni jako ten nasz największy przeciwnik będą pewnie Polskę wykorzystywali do tego, żeby nas tutaj, prawda, gryźć, gdzie się tylko da. Tutaj jakby twoje pytanie można powtórzyć, dlaczego w czasie wojny polsko-bolszewickiej nikt nie mówi o, prawda, o angielskich oficerach, a mówi o francuskich, prawda? Natomiast tutaj przecież mamy, tak jak powiedziałeś, Clayton, Max Müller odwiedzają Piłsudskiego w Sulejówku
I w zasadzie to samo czyni La Roche. Dlaczego nikt nie napisał artykułu, dlaczego nikt nie mówi, że to jednak Francja tutaj bardzo chciała, żeby doszło do zamachu i wspierała, prawda, bo Piłsudskiego? To jest bardzo proste. To jest bardzo proste. Znaczy, oczywiście Gilles La Roche, świeżo przybyły ambasador Republiki Francuskiej, spotkał się z Piłsudskim końcem kwietnia. Potem miała być rewizyta dokładnie w dniach zamachu, do której nie doszło. Ona została przesunięta, bo się to zdarzyło. No, wtedy już wiadomo było, że Francja Piłsudczyków nie lubi z wzajemnością. To są konflikty, nie będziemy w to wchodzić, bo to nie jest dzisiejszy temat. To są konflikty jeszcze z pierwszej połowy lat 20., więc jeżeli Francja Piłsudskiego nie popiera, no to ktoś musi go, Sowietom nie mieściło się w głowie, żeby Piłsudski był aż tak samodzielny i mógł takich rzeczy dokonywać sam. Więc szukali gdzieś tam tych, oni to nazywają podwodne tycienia, to są takie siły, które oddziaływują, a ich nie widać. No to jak nie Francuzi, no to tylko Brytyjczycy, prawda? Tak, ale jak wiemy, ci Brytyjczycy przecież nie zaangażowali się, nie wysyłali tutaj pieniędzy. Wręcz Max Müller pisze przecież raport, gdzie mój Piłsudski jest fou compli. Jest fou compli. A więc no, nie, oni też to było dla nich zaskoczenie, że doszło do tego zamachu. Chociaż spodziewano się, Piłsudski był im potrzebny. No, jednak widziano. W jakim sensie? No właśnie, w jakim sensie? Widziano w nim raczej polityka proniemieckiego. A więc uważano, że ta polityka, poprawa stosunków polsko-niemieckich może nastąpić. A dla Brytyjczyków, za chwilę też pewnie o tym będziemy mówili, ta deklaracja z 26 stycznia była dużym zaskoczeniem, ale jednocześnie oni byli zadowoleni z tej deklaracji. Na 10 lat ustanowiono pokój w tej części Europy. To było dla nich bardzo ważne. Stąd wydaje się, że być może na początku bano się tej podobnej sytuacji, jaka miała miejsce w Rosji. Bano się jakiejś rewolucji, że tutaj jednak ten zamach będzie trwał dłużej i może... Przekształci się w wojnę domową i tak dalej. Tak, tak. Tego się na pewno obawiano. Natomiast no, kilka dni wystarczyło, żeby ta retoryka, żeby te raporty miały już inny taki wydźwięk. I rzeczywiście Max Müller pisze pozytywnie na temat tego zamachu i rzeczywiście wydaje mi się, że od 26 roku ta poprawa w stosunkach polsko-brytyjskich postępuje. Można powiedzieć, że jest to taka data przełomowa. To nie są dobre stosunki. Absolutnie. Tylko no, to już nie jest to, o czym ty mówisz. To nie jest jakieś państwo, to nie jest państwo gdzieś nie wiadomo w jakiej Afryce czy w innym. Oczywiście zachowując rzecz jasna tutaj... Toute proportion gardée, jak mówią Francuzi. A więc to jest... rozpoczyna się w pewnym sensie... ja to nazwę, to jest polepszenie stosunków, które będzie do pewnego momentu trwało, bo też nie chcę tutaj wyprzedzać faktów i tytułu jakby programu. Ale musimy trochę przyspieszyć, bo czas nas goni, a nie doszliśmy jeszcze do lat 30. Natomiast ja wracam do mojej myśli przewodniej z uporem maniaka. Czy rzeczywiście zamach stanu, bunt żołnierzy, dojście do władzy Piłsudskiego, milej widzianego niż na przykład Narodowa Demokracja, bo miejmy świadomość, że Narodowa Demokracja była nie tylko antyniemiecka, ona była też w dużym stopniu antybrytyjska. Nie tak wyraziście, ale była. I prosowiecka. No, prorosyjska, chociaż czasami się to przekładało na pewne sympatie niektórych ludzi do także rzeczywistości sowieckiej. Nie będziemy tego rozbudowywać. Pisałem o tym kiedyś w swojej książce na podstawie sowieckich materiałów, co mnie zresztą zaskoczyło, że ten sojusz, alians był aż tak daleki. Natomiast wracam do spraw brytyjskich. Czy rzeczywiście zamach stanu, dojście Piłsudskiego do władzy, przejęcie władzy, ugruntowanie tej władzy, niedopuszczenie do wojny domowej spowodowało tak znaczący wzrost w oczach Brytyjczyków pewnego prestiżu Polski? Bo tu znowu stwierdzę od razu i tu wyprzedzam, pójdziemy dalej. Dobrze, mamy zabiegi o tak zwane Locarno Wschodnie. To są te lata. To są lata 26, 27, 28, 29.
Potem ta koncepcja już na dobrą sprawę upada. O co chodzi? Chodzi o to, że dyplomacja polska zabiega, zwłaszcza u Francuzów, bo to są sojusznicy, ale też u Brytyjczyków, o to, ażeby zgodzili się łaskawie w Paryżu i w Londynie na danie gwarancji nienaruszalności nie tylko granicy Niemiec na zachodzie, czyli francusko-niemieckiej, belgijsko-niemieckiej, ale również na wschodzie. I na to zgody nie ma. I na to zgody nie ma. Tu uderzamy głową o mur, muru nie przebijamy, więc ciągle jest Niemcy najpierw, a dopiero gdzieś tam dalej, ewentualnie jakieś polskie interesy. Osłodą jest podniesienie poselstwa do rangi ambasady, no ale przepraszam bardzo, to jest gest niewiele znaczący i niewiele też kosztujący Brytyjczyków, więc to chyba nie poszło tak szybko. To jest długi proces, to jeszcze będzie trwało. Tak, no ja tylko chciałem zauważyć, że jest to jakiś punkt, tak, który możemy przyjąć za rozpoczęcie tego polepszania się stosunków. No tutaj powiedziałeś, dotknąłeś kilku rzeczy ważnych. Jak wiemy, podniesienie przedstawicielstwa z rangi poselstwa do ambasady nie trwa miesiąc czy dwa. To jest proces, a więc mamy tutaj, no to jest... Ale tylko gest. Mamy tutaj, no nie wiem, czy to jest tylko gest. To jest, mamy 10 ambasad w dwudziestoleciu międzywojennym. To jest jedna z nas... Usyłku międzywojennym. Tak, usyłku. Ja mówię tak, w listopadzie 29 roku powstaje ambasada. Jest to dość duże wyróżnienie dla takiego kraju, który pretenduje do roli mocarstwa, przypominam, a więc wymiana tutaj jest, na moim zdaniem, to jest duże osiągnięcie polityki Augusta Zaleskiego jeszcze wówczas. Natomiast mamy też, no być może też... Tylko znowu dodajmy, że Brytyjczycy nie byli tu pierwsi, bo Francuzi podnieśli poselstwo do rangi ambasady w 24 roku. Watykan zrobił to odrobinę później, w zasadzie równolegle, a Brytyjczycy robili to też w większej kompanii, bo razem z Włochami i Amerykanami. To może nie dokładnie w tym samym czasie, ale to jest proces, który no, trwa. Moim zdaniem to są tylko gesty. Te interesy, Lokarno-Wschodnie, nie zostają załatwione. Nie, ale tutaj są, tak jak mówię, to są gesty, ale mamy poprawę stosunków ekonomicznych. Ja przypomnę tylko, że w 1931 roku i będzie to trwało do 1938, Wielka Brytania zajmuje pierwsze miejsce wśród polskiego eksportu, a więc to się nie bierze z niczego. To się bierze, pamiętaj, że kontakty gospodarcze są pokłosiem dobrych kontaktów politycznych. Być może Anglicy rzeczywiście spodziewali się kogoś innego na placówce. Może Konstantego Skirmuta miał zastąpić jakiś inny polityk, dyplomata, a myślano o takim. Może rzeczywiście te stosunki mogły się układać jeszcze lepiej. Myślano o Aleksandrze Skrzyńskim, jak wiesz. No on niestety zginął tragicznie w 1931 roku. Natomiast no, te stosunki wydaje mi się, że... Są coraz lepsze. No, mamy 34 rok, który już jest... Tutaj nie odgrywa roli jeszcze jeden czynnik. Przepraszam, że ci znowu wejdę w słowo bardzo krótko. To znaczy przyzwyczajenie się w ogóle opinii światowej, europejskiej i elit do tego, że to państwo polskie jest, istnieje i będzie. Bo no, ono było... Przepraszam za określenie, ale mówię, dzisiaj jestem adwokatusem diaboli. Adwokatus diaboli, ta rola mi nawet odpowiada. To jest jakieś nieprzyjemne zaskoczenie, że taka Polska powstaje w 18 roku dla wielu elit na zachodzie Europy. Nie dla wszystkich, ale dla wielu. Natomiast potem jak ona istnieje, no to dobrze, to trzeba z nią zrobić. No, istnieje, jest. My mówimy już o okresie przełomu lat 20. i 30. Ta Polska istnieje od kilkunastu lat. Więc to chyba też z tego wynika. Oczywiście, no tak jak już powiedziałem, jest to początek poprawy tych relacji, które mamy tutaj te punkty, czyli mamy gospodarkę, mamy ambasadę. Pamiętajmy, że w 1934 roku wysłano specjalnie, moim zdaniem, wytrawnego dyplomaty, jednego z najlepszych, jakie posiadała Polska w XX wieku, czyli Edwarda Raczyńskiego, który miał być właśnie takim spiritus movens i który miał dbać o te stosunki. Pewnie będziemy za chwilę o tym mówić. Wydaje się także, że Polska dokonuje też gestów, które się podobają na Downing Street. I mam tutaj na myśli dwa pakty. Jest to pakt o nieagresji ze Związkiem Sowieckim z 1932 roku. No i mamy deklarację polsko-niemiecką, o której już wspominaliśmy. To są dwa wydarzenia. To jest ta polityka, o której rozmawialiście z profesorem Kornatem, czyli polityka równych odległości, równowagi, czy z profesorem Żerką, który mówił o polityce balansu. Ja bym to nazwał nawet polityką wahadła.
I to się podoba na gruncie brytyjskim, tak? Polacy, którzy byli do niedawna uważani za awanturników w Europie, podpisują z dwoma wielkimi mocarstwami pakty, które stabilizują sytuację w tej części Europy. No, to jest pokój do 45, poprawnie, jeżeli się mylę, z Związkiem Sowieckim, tak, do końca tak, grudnia. Tak, mało tego, do końca grudnia 45, tak. No, kiedy dawno już było to nieaktualne. I to jest pakt na 10 lat z Hitlerem, który będzie za kilka lat, no, będzie chęć przedłużenia tego paktu do lat 25, na okres 25 lat. A więc są to gesty. I teraz jeszcze jest ciekawa sprawa, że te gesty są przez polską dyplomację, jakby jest to podpisywanie, a także prowadzenie polityki i nieinformowanie Brytyjczyków o tym. Bo przecież mało się o tym wie, że Simon, czyli minister spraw zagranicznych, nie dowiedział się przez swojego ambasadora w Warszawie o podpisaniu deklaracji o niestosowaniu przemocy, tylko się dowiedział od Erika Phippsa, czyli ambasadora brytyjskiego w Berlinie. A więc o czymś to świadczy. Jest to konsekwencja, rzecz jasna, Paktu Czterech, bo Polacy są tym paktem zaniepokojeni. Zniesmaczeni. Pamiętajmy, że Wielka Brytania ratyfikuje ten pakt. On chce, żeby ten pakt wszedł w życie. I jakby odpowiedzią polskiej dyplomacji wierzbowej jest także nieinformowanie o wszystkim. Nie mówię, że to się zdarzało, prawda, powszechnie. Natomiast o tym pakcie nie poinformowano. I zrobiono to specjalnie, żeby pokazać, że my nic o nas bez nas. I teraz my również prowadzimy samodzielną politykę. Nie potrzebujemy Wielkiej Brytanii, żeby nam w czymkolwiek pomagała, pośredniczyła. To są ważne kroki. Czyli można sformułować taką tezę, że rola Polski w oczach elit brytyjskich rosła w miarę upływu czasu. Mamy tutaj pewne stopnie. To jest na pewno wojna polsko-bolszewicka jednak przez nas wygrana. No jeszcze nie w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. To jest dojście Piłsudskiego do władzy, stabilizacja pewnego układu. To są te dwa pakty niezwykle istotne dla Polski. No dobrze, ale znowu kij w szprychy. Przecież z badań bardzo szczegółowych profesora Dariusza Jeziornego z Uniwersytetu Łódzkiego jednoznacznie wynika, że Brytyjczycy popierali koncepcję Paktu Wschodniego. Oni byli za tym. Nie tak może mocno jak Francuzi, którzy ją promowali, w zasadzie no, byli jednym ze współtwórców, chociaż inicjatywa wyszła z Moskwy, o czym już tutaj wspominaliśmy przy okazji poprzedniego spotkania. Natomiast ta koncepcja upadła, więc Brytyjczycy popierają coś, co Polacy między innymi, prawda, obalili. Więc to chyba jeszcze tak dobrze nie wygląda. Nie, ale to tutaj chyba jest pomylenie dwóch faktów. Ja mówię o samodzielnej polityce polskiej, której nie zaprzeczysz od 2 listopada 1932 roku. Ta polityka jest świadomie prowadzona przez Becka i będzie prowadzona... Jeszcze przez Piłsudskiego. Do 1935. Marszałek stoi za tym, co robi minister Beck. On tu nie jest jeszcze samodziellnym kreatorem tej polityki. Tak, to ale będzie dopiero po śmierci. Od 1935 możemy mówić już o samodzielnym. Natomiast tutaj jest, a to jest druga sprawa, czyli przyjazd Idena w randze, przypominam, w randze Lorda Tajnej Pieczęci, bo to nie był minister spraw zagranicznych. Lord Tajnej Pieczęci jest piątym w hierarchii wśród brytyjskich ministrów, ale to nie znaczy, że to była lekceważona wizyta przez Brytyjczyków. Pamiętajmy, że Eden znał lepiej niż Simon zagadnienia Europy Środkowo-Wschodniej i te relacje go bardziej tutaj interesowały i był kompetentnym bardzo politykiem. Ale jaka jest jakby geneza? Trzeba zapytać się, jaka jest geneza. Eden przylatuje do Berlina, następnie ma lecieć do Moskwy, a później do Warszawy, a następnie do Pragi. Oczywiście polska dyplomacja robi wszystko, aby ta podróż wyglądała inaczej. Żeby on poleciał do Berlina, do Warszawy, do Moskwy. W takiej kolejności. I co chce osiągnąć Eden? Eden chce osiągnąć trzy pakty. Pakt śródziemnomorski, pakt lotniczy i pakt w Europie Wschodniej.
którym miałyby być zaangażowane te wszystkie państwa, o których dzisiaj mówiliśmy, w tym Niemcy i Związek Sowiecki. Co mówi mu Hitler? I dlaczego to, a jeszcze dlaczego to robi Eden? Eden robi to dlatego, że w 1933 roku, jak wiesz, Niemcy opuszczają konferencję rozbrojeniową, opuszczają Ligę Narodów i jest to, rzecz jasna, no, poważna sprawa dla Wielkiej Brytanii. Dlaczego to się wydarzyło? Jak to się mogło wydarzyć? Znowu oni robią swoją politykę, nie możemy tego kontrolować. A więc chcą Niemcy znowu przyciągnąć jakby do jakiegoś paktu, do jakiegoś układu. Co mówi Berlin, co mówi Hitler? No Hitler nie jest zainteresowany, rzecz jasna. Hitler nie po to wychodził z Ligi Narodów, z konferencji rozbrojeniowej, żeby teraz znowu się, prawda, wiązać jakimś paktem. Zupełnie inaczej postępują Rosjanie. Rosjanie pozytywnie się wypowiadają na temat tego paktu, no ale jak dobrze wiesz, mogła to być równie dobrze jakaś gra pozorów. Co mówi Polska? Polska mówi to, że my nie chcemy żadnych paktów. Ponownie, tak? Nie ma takiej opcji. Dlaczego? Dlatego, że prowadzimy politykę wahadła, politykę równych odległości, jakby to nazwać. I ta polityka wydaje nam się optymalna na te czasy. Optymalna, najlepsza. A poza tym najważniejsza rzecz. Co ten pakt, o którym rzeczywiście nie wiem, z czego to wynikało, no przecież ten pakt doprowadzał też do tego, że wojska sowieckie, o tym będziemy pewnie mówić, czyli bolszewicy mogli wejść do naszego kraju i go już nigdy nie opuścić, tak? Bo mogliby ewentualnie pomagać Czechosłowacji czy w jakimś sporze. Nie będziemy już o tym mówić, bo rozmawialiśmy o tym poprzednio, ale rozumiem. To jest oczywiście tak. Czynnik ważny. Ale to jest ważny czynnik. Tak. No i rzeczywiście Eden opuszcza Warszawę. Jest tam ta rozmowa jeszcze dość ciekawa, prawda? Bo to jest na 40 dni przed śmiercią. To jest kwiecień 1935 roku. Tak, tak. To jest jedzie pan do tego bandyty. Słynne słowa Piłsudskiego o Stalinie skierowane do Edena. Natomiast ja chciałem dotknąć, bo przedstawiłeś to od strony brytyjskiej. Te koncepcje i tak dalej. Bardzo ciekawe. Przeciągnięcia Niemiec. Ta Polska, no dobrze, już jest zauważana, bo jednak przyjeżdża Anthony Eden do Warszawy, zanim pojechał do Moskwy, bo to tu o to chodziło, to jest pewien prestiż. Ale nie, tak chcieliśmy, a tak, tak nie było. My tak chcieliśmy, tak pierwotnie nie było. Natomiast o co chodzi w tym wszystkim? Chodzi o to, że Piłsudski już dawno się zorientował. On się zorientował w latach 20. już, że tym czynnikiem decydującym na arenie międzynarodowej przy amerykańskim izolacjonizmie jest Londyn, nie Paryż. I trzeba grać na Londyn, bo to jest najważniejszy partner tam w Europie Zachodniej. I to jest ten niepisany, ale artykułowany przy różnych okazjach testament marszałka: dołóżcie do sojuszu z Francją, sojusz z Wielką Brytanią. To tłumaczy, dlaczego Eden jest witany, no może nie jak król. Ale bez rzucania się im na szyję. Bez rzucania się tak, na szyję. Aby oni poczuli potrzebę bliższego kontaktu z nami. To jest ta samodzielność, ale to jednak o czymś świadczy i Beck stara się to wykonać. Dlatego z wielkimi honorami Edena przyjmuje. Co z tego wynika? No ale właśnie, co z tego wynika? No, można powiedzieć, że to spotkanie jest jednak taką przyczyną tego, co wydarzy się w 1939 roku. Ja to tak odczytuję, że jednak są to jakieś antecedencje tego sojuszu z kwietnia 1939 roku. Dochodzi do pierwszej wizyty Becka w Londynie. Przypominam, to jest listopad 1936 roku. I Beck jest zaniepokojony tym, co się dzieje na gruncie brytyjskim. Wydaje mu się, że jednak politycy brytyjscy nie zdają sobie sprawy z zagrożenia niemieckiego. A przypomnę, no mamy dość ważne wydarzenia w tym czasie już, tak? To jest remilitaryzacja nad Renii. A także inne konflikty, które dzieją się i w Afryce, i w Europie. A więc jest troszeczkę rozgoryczony. Wydaje się, że ta kolejna wizyta w Londynie z okazji koronacji Jerzego VI, króla Wielkiej Brytanii, no, daje mu odpowiedź na to, jak ta polityka już prowadzona przez Neville'a Chamberlaina, przez premiera Wielkiej Brytanii, może wyglądać. I w zasadzie Beck wie,
tak mi się wydaje, że wie, że o tą relację z, i ten sojusz z Wielką Brytanią będzie niezwykle trudno, gdyż no niestety dla naszego państwa ta polityka Downing Street pójdzie na, w stronę Berlina, czyli w stronę rozwoju sytuacji w Niemczech i polityki niemieckiej. Tak mi się wydaje, że to tak to wyglądało. Znaczy ja chcę nawiązać tutaj do tytułu naszego dzisiejszego spotkania. Wymarzony sojusznik, ale ze znakiem zapytania, bo jawi się Wielka Brytania jako wymarzony sojusznik dla wielu krajów. Wielka Brytania była wymarzonym sojusznikiem dla Francuzów przez całe międzywojnie. Faktycznie ten sojusz się spełnił, ale to też nie było takie proste. Wielka Brytania była wymarzonym sojusznikiem chyba też dla III Rzeszy, prawda? Jest wymarzonym sojusznikiem dla Polski. Wszyscy się ustawiają w kolejce do tej Wielkiej Brytanii. No może nie jest wymarzonym sojusznikiem dla Związku Sowieckiego, bo to jest trochę inna rzeczywistość. Natomiast dwie drogi różne Rzeczypospolitej Wielkiej Brytanii do wojny, to jest podtytuł naszego dzisiejszego spotkania. I tu już przechodzimy rzeczywiście do tej samej końcówki międzywojnia. Na ile faktyczne podpisanie sojuszu. Zaraz będziemy się mu przyglądać dokładniej, ale rzucam takie ogólne pytanie. Wynikało z tych polskich inicjatyw, o których mówiliśmy, wizyty Becka, słowa Piłsudskiego, honorowe bardzo, świetne przyjęcie Idena, zaktywizowanie stosunków, gdzie się tylko da, z Wielką Brytanią, a na ile jednak do tego sojuszu doszło na skutek no, geopolitycznych przeobrażeń wynikających z powolnego przeorientowania się polityki brytyjskiej. Czy te czynniki może jednak ze sobą się zbiegały po prostu? To jest bardzo ogólne pytanie, bo zaraz przejdziemy. No przecież mamy po drodze politykę appeasementu. Ona jest bardzo groźna, bo ona pokazuje, że Brytyjczycy właśnie i Francuzi potrafią kupować pokój za wszelką cenę, oczywiście nie płacąc swoimi terytoriami, nie płacąc krwią swoich żołnierzy, nie płacąc swoimi stratami, nawet finansowymi, tylko jakąś tam, prawda, Czechosłowacją, Austrią, jakąś tam Litwą przez Kłajpedę i tak dalej. To są niebezpieczne prognostyki bardzo. Więc to się wszystko nie tak łatwo układa w pewną całość, jak nam się może wydaje. No więc właśnie, co z tą geopolityką brytyjską i co z tymi polskimi inicjatywami? Czy one rzeczywiście mają na to jakikolwiek wpływ, że Brytyjczycy się przeorientowują jednak i patrzą na Polskę inaczej? No to jest bardzo skomplikowane pytanie i problem, gdyż no tutaj trzeba poruszyć kilka wątków. No i nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić, ale spróbuję. W kwietniu, trzeba zacząć od końca. W kwietniu 1939 roku rzeczywiście dochodzi do podpisania dwustronnego paktu, tak? Beckowi bardzo zależało. Dwustronnej gwarancji niepodległości, tak naprawdę, bo to, tak o tym będziemy jeszcze mówić. Tak. I to jest kolejna wizyta, ostatnia już. Muszę wyjść, od tego, jakby od tego, czyli od końca. I teraz jest pytanie, co wcześniej zrobił Beck, jak prowadził swoją politykę i co jakby wiedzą o tej polityce Brytyjczycy. I to też w jakimś wielkim skrócie, rozumiem, muszę to przedstawić. A więc wiedzą niestety, tyle. Niestety, zawsze tyle. Skróty wiedzą nas tyle. Obowiązują. Moim zdaniem wiedzą tyle. Brytyjczycy wiedzą to, że Beck się nie ugnie, że Beck jest politykiem twardym, nieustępliwym i artykułuje to polityką brytyjskim, będzie walczył. Będzie walczył, gdyż pamiętał, jak opinia publiczna w Polsce odbierała rozbiory. Ja mówię to o pierwszym rozbiorze z 1772 roku. A więc nie chciał być postrzegany w ten sposób, jak politycy, którzy w tamtym czasie zgodzili się na rozbiory. A nie ma wątpliwości, że to, co już powiedziałeś, ten appeasement byłby kolejnym rozbiorem Polski. A więc są na pewno dość mocne akcenty
w jego polityce. I mam tutaj na myśli przede wszystkim ultimatum wobec Litwy, gdzie nie zawahał się i powiedział to wprost. Przed 19 marca nawiążecie stosunki, czyli ta data nie była przypadkowa, jak wiesz, bo to były imieniny marszałka Piłsudskiego, a więc dał tak... Dał... I Józefa Becka. Ale oczywiście to pierwsze miało większe znaczenie. Druga sprawa to ultimatum wobec Czechosłowacji. I tutaj jest znowu polityka nic o nas bez nas. Pamiętajmy, że Beck zabiegał o to, żeby uczestniczyć w konferencji monachijskiej. Nie dopuszczono go, rzecz jasna. Ale... A jak Brytyjczycy przyjęli powrót Zaolzia w granice Rzeczypospolitej? Miałem tak pięknie ułożony plan, no właśnie, żeby wytłumaczyć ci całą geopolitykę, a się nie udało. No nie uda się, bo ja zawsze włożę kija w szprychy. No taka jest moja rola. Rozumiem, ale tak skaczemy, a jednak to był ważny wywód tego, żebyśmy przeszli do kwietnia. No ale jeżeli chcesz bardzo o Zaolziu, no to rzecz jasna, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przytoczyć cytat z Edwarda Raczyńskiego, czyli Londyn jest wobec nas zimny i wrogi. Gdziekolwiek pojawi się Polak, milkną rozmowy, jak wobec nieproszonego gościa. A o hienach kto mówił? Także Brytyjczycy. No o właśnie. Polskich zwierzętach, hienach, tak. Tak. Że to... No oczywiście, ale pamiętajmy też, że ten krok Becka, czyli te ultimatum, było spowodowane tym, że Beck prowadził samodzielną politykę. Jeszcze raz to powtórzę. Czyli on sobie zdawał sprawę, że w październiku, 24 października 1938 roku Lipski od Ribbentropa otrzyma propozycję, a jedną propozycją, czyli takim jakby zamianą, powiedzmy tak to nazwijmy, będzie i oddamy wam także Zaolzie, tak? Czyli nie chciał ewidentnie, aby wynikało to, jakby ta polityka wynikała z tego, że to Niemcy nam oddadzą te Zaolzie. No wiadomo, że postanowił odebrać to, co zostało nam bezprawnie, bo to trzeba takich słów używać, w styczniu 19 roku. I Brytyjczycy sobie zdają sprawę, że Beck nie blefuje. Moim zdaniem Beck nie blefował. W żadnym razie. Natomiast jest ciekawa sprawa, są to dokumenty, to jest ciekawe, czy ty wiesz, gdzie się w ogóle znajdują dokumenty dotyczące tej wizyty Becka w kwietniu 1919 roku. W jakim folderze? 1939 roku w The National Archive. Czy ty wiesz, w jakim folderze się znajdują? A jak myślisz? Domyślałem się, że w folderze niemieckim. Dokładnie, w folderze niemieckim. To jest, no właśnie. A więc to jest bardzo ciekawe, prawda? Nie znajdują się w folderze polskim, znajdują się w folderze niemieckim. Ale to samo zjawisko obserwowałem w archiwach francuskich, które dobrze znam, gdzie jeżeli były kwestie polsko-sowieckie, to było to w podserii sowieckiej, a nie polskiej. I podobnie było w archiwach dyplomatycznych sowieckich, gdzie no też wkładano to do tego fondu państwa ważniejszego z punktu widzenia Moskwy w tym przypadku i to na pewno nie była Polska. Także to jest pewne zjawisko szersze. To też są te szczegóły, które oddają sposób myślenia. Tylko ja znowu tak prowokacyjnie trochę powiem, to znaczy co z tym Zaolziem? Brytyjczycy, którzy są w Monachium obecni, mało tego, to inicjatywa wręcz do nich przynależy, żeby do takiej konferencji doprowadzić, są współodpowiedzialni za rozbiór Czechosłowacji, ale tego. Oburzają się... Słucham? Mało tego, mówię, ten 70-letni Neville Chamberlain, no tak. Który nie lubił latać, poleciał samolotem, przywiózł kartkę papieru, tak, peace tak. For our time, no machał właśnie. To. Niektórzy się śmiali, że przywiózł kartkę wyrwaną z Mein Kampf, bo przecież tam Niemcy z Brytyjczykami podpisali jeszcze deklarację, tak, o tym, że gwarantują pokój na świecie w zasadzie, może tak to powiedzieć, nie w Europie, na świecie. Czyli tu mamy znowu, ja zmierzam do tego, że mamy układ dwóch bardzo nierównych partnerów. Jeden wielki jest, a drugi jest taki malutki, a przez tego wielkiego jest traktowany jeszcze mniejszy niż by chciał. No bo tak, Brytyjczycy przykładają rękę do rozbioru Czechosłowacji, ale oburzają się, że Polska odbiera to, co jej się święcie należy. Bo on przecież na tych terytoriach dominują Polacy. Czyli mówiąc krótko, co wolno wojewodzie, to nie tobie. Tak, pamiętajmy, że... I to jest na kilka miesięcy przed sojuszem. To jest istotne, to jest pewien punkt wyjścia znowu, pewien punkt odniesienia do tego, co się stanie pół roku później.
Tak, ale pamiętajmy też, że to odebranie, znaczy ultimatum wobec Czechosłowacji odbyło się już w takich no, innych warunkach. Rzeczywiście Beck zaczyna myśleć o stworzeniu granicy. Myślę, że już myślał o tym, z granicy polsko-węgierskiej. Także pamiętajmy, że jak jest to odebrane wśród opinii publicznej. Przecież to są gratulacje. To Beck jest, Beck wydaje mi się, że miał chyba dwa takie w 1938-1939 roku takie bardzo mocne uderzenia PR-owe, jak to można by tak teraz przyjąć. Czyli to jest właśnie Zaolzie, gdzie nawet przemówienie dostaje... z 5 maja. I przemówienie z 5 maja. A przecież gratulacje płynęły i z frontu Morsz. Płynęły stamtąd również, że ta polityka jest... zgadzano się z tą polityką ale Becka. Ale to jest bezdyskusyjne, że wówczas w 1938 roku nie było w Polsce siły politycznej, która byłaby przeciwna powrotowi Zaolzia do Rzeczypospolitej. Co najwyżej ścierano się o sposób załatwienia tej sprawy i to ścierano się nawet w łonie rządu, bo wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski chciał, żeby to załatwić delikatnie, nie w sposób tak brutalny, ultimatum i tak dalej. No, wybrano taką opcję, to są może inne kwestie. Natomiast wróćmy jednak do stosunków polsko-brytyjskich, bo coś się jednak musiało bardzo ważnego wydarzyć między Zaolziem, gdzie Brytyjczycy, cytowałeś te słowa, są niezwykle negatywnie ustosunkowani do Polski w ogóle, a do elity i do samego Becka też, a pół roku później zawierają z nim faktycznie już sojusz, czy podpisują umowę, która jest bardzo ważnym krokiem do sojuszu. Coś się jednak wydarzyło. Tak a propos tego, o czym wspomniałeś wcześniej, wyprzedzam trochę fakty. Beck wiedział, że będzie bardzo trudna droga do tego sojuszu, ale też Beck, są na to świadectwa z okresu jego internowania, wielokrotnie podkreślał, że Wielka Brytania od czasów walki z Napoleonem, z nikim, dopiero z Polską, podpisała układ sojuszniczy. I on to traktował jako swój jednak wielki sukces. No więc właśnie, co się stało w ciągu tego pół roku, że nastąpiła autentyczna przeorientowanie polityki brytyjskiej w stosunku do Polski, to już bezdyskusyjne. Polska, no, na ile szczerze, to jest inna kwestia, do tego wrócimy, ale zaczyna być traktowana jako partner, może nie równorzędny, ale istotny. Zawsze w takich sytuacjach musi się pojawić ktoś trzeci, a więc nasz wspólny wróg. I tym wrogiem na pewno były Niemcy, tak? Jeżeli taki polityk jak Neville Chamberlain przylatuje do Monachium, wraca do Londynu, jest witany, pomimo tego, bo też mało o tym osób wie, że 15 tysięcy na Trafalgar Square protestuje przeciwko tej umowie monachijskiej. Społeczeństwo tam wcale nie akceptuje tej polityki Neville'a Chamberlaina. A on przylatuje, tak, głosi, ufa Hitlerowi. Co robi Hitler? Kilka miesięcy później ustanawia protektorat Czech i Moraw. To było za dużo, tak? Jednak jakieś umowy powinny obowiązywać. Jednak to byli politycy wychowani też w XIX wieku. Pamiętajmy, że w XIX wieku umowy Pacta obowiązują. Pacta sunt servanda. Dokładnie. A więc no, ta dyplomacja XX wieku, czy pierwszej połowy XX wieku, o którym mówimy, no, zupełnie się kłóci w ich pojęciu. Tak? Tu paktów się nie respektuje. A to chyba nie tylko o to chodzi. No ale to jest jedna z przyczyn, że jednak stanowisko... No na pewno jest to bolesne. Tak, jest jeszcze bardziej jest bolesne niż ten pstryczek w nos, oczywiście, który Chamberlain dał Lloyd George'owi w lipcu 20 roku. Ja wiem, o czym ty mówisz. No przecież wydaje mi się, że to nie jest odkrycie Ameryki. No przecież równie dobrze wiemy o tym, że przecież Hitler nie planował wcale ataku na Polskę. Przecież ten atak miał być na Francję. A więc wiadomo, że a Francja, która jest wpatrzona w Wielką Brytanię i robi wszystko, co Wielka Brytania, bo tak trzeba to nazwać w skrócie, tak, no będzie musiała w tej Francji pomóc. A więc jest obawa o to, że ta wojna jednak wybuchnie, bo ta wojna i tak miała wybuchnąć. To nie podlega dyskusji, tylko jest kwestia taka, gdzie ta wojna się rozpocznie. I w tamtym czasie, moim zdaniem, i to może nie jestem chyba aż bardzo pionierski, ta wojna mogła wybuchnąć równie dobrze na Zachodzie. I tu mamy dwie kwestie. To znaczy... Ja jestem jak najbardziej daleki od tego, żeby podkreślać tutaj ten proces
wzrostu prestiżu Polski do tego stopnia, że Polska jest ważnym partnerem i właśnie dlatego wyciągamy do niej my, Brytyjczycy, rękę. Tu po prostu zaczyna grać polityka balance of power. Bo co się okazało? Okazało się, że Niemcy wyrastają już za mocno. Że to już jest państwo, które tę politykę, już nie Francja się tutaj liczy. To już Niemcy są tym najsilniejszym czynnikiem na kontynencie europejskim i coś trzeba z tym zrobić. I dlatego daje się gwarancję niepodległości, nie granic, niepodległości dwóm państwom, Polsce i Rumunii, o czym może się u nas mniej wie, bo to nie była tylko Polska. To jest kwestia, no, wydaje mi się, generalna, żeby to zrozumieć, ale znowu przypominam to, co funkcjonuje w literaturze też naukowej, ale w publicystyce od wielu lat, od wielu dziesięcioleci. Oto właśnie dając gwarancję Polsce, gwarancję niepodległości w końcu marca 1939 roku, przebrzydły Albion odwrócił kierunek ataku od siebie, od zachodu Europy i skierował go na Polskę. Czy można to, czy się w ogóle z tą tezą zgadzasz? Bo ona jest popularna, ona funkcjonuje, powtarzają ją czasami bardzo poważne profesorskie pióra. Czy rzeczywiście ma to, znasz archiwa brytyjskie z tego okresu, czy ma to jakąś rację bytu? Tego typu myślenie. Nie wydaje mi się, żeby to w taki sposób odbierać. Rzeczywiście Albion myśli, pamiętajmy, no, to my teraz wszystkie sprawy wypowiadamy post factum, natomiast musimy się też wczuć w taką rolę tych polityków, którzy jednak tworzą tą politykę i jakby no, pewnych rzeczy się nie da przewidzieć. Wydaje się jednak, że tu masz rację, to wynikało z balance of power, rzeczywiście Niemcy wyrastają na bardzo potężne, wyrosły na bardzo potężne mocarstwo, no i trzeba coś z tym zrobić. Wydaje się, że najbardziej logicznym, tak, jest podpisanie układu z Polską. No jest to państwo, które graniczy z Niemcami i rzeczywiście ten atak można, że wreszcie tak trzeba to powiedzieć, skierować na wschód. Ale po co skierować na wschód? No, żeby się lepiej przygotować do wojny, która na pewno jest nieunikniona. Przecież Brytyjczycy również, to są świetni politycy, zdawali sobie sprawę, że ta wojna również wybuchnie. Tylko kiedy? I jak to będzie, prawda, wyglądało? Jeżeli mamy do czynienia z tym, że są rozmowy brytyjskich polityków o tym, że Polsce pomocy i tak nie udzielimy i one są już znane, prawda, po podpisaniu układu, no to świadczy o tym, że w pewien sposób można powiedzieć, że byliśmy naiwni, ale też bym tutaj uważał z tym słowem naiwny, bo zgadzam się też z tezą Marka Kornata, że no nie było alternatywy dla Becka. Beck zrobił wszystko według mnie, co mógł. Beck miał dwa pakty, czyli cały czas prowadził tą swoją politykę wahadła, czy równych odległości. No ten jeden pakt mu został wypowiedziany, tak? To jest kwiecień. Tak, końcem kwietnia. Odpowiedzią na wypowiedzenie, czy wykrzyczanie przez tak. Hitlera paktu, już on dwóch paktów, bo tam też układ lotniczy, morski, ten z Wielką Brytanią brytyjsko też został wypowiedziany, tak. To szło w parze. No, odpowiedzią na to było właśnie to słynne przemówienie, tak, o którym żeśmy krótko wspomnieli, Becka z 5 maja, znane, które dysponujemy nagraniem, które rzeczywiście przyniosło mu no, taką, powiedzielibyśmy faktycznie, PR-owską, bardzo dużą przysługę. Wszyscy mu gratulowali, zrobił się popularny i tak dalej, no ale to już była równia pochyła. To już była równia pochyła. No właśnie, dla mnie najistotniejszą kwestią jest szczerość tych działań. To znaczy, czy to, co się stało w końcu marca, gwarancje dla niepodległości Rzeczypospolitej, przekształcone w gwarancje obustronne, no bo tutaj w dyplomacji gra ten słynny francuski le principe de réciprocité, zasada wzajemności. No nie może być tak. Beck to potraktował, pojechał do Londynu, paktował tam sam, dostał na to zgodę post factum dopiero tych wielkich Mościckiego i Śmigłego.
Więc tutaj wyszedł krok do przodu. Pokazał się też jako negocjator. Co ciekawe, sam minister negocjował te rzeczy. I się otworzył w czasie tych... Bo są znane raporty, on się otworzył. Tak, on się tam otworzył. On się tam otworzył i oni byli w szoku, że on zaczął mówić nie jako dyplomata, tylko jako taki właśnie propaństwowiec. Jako propaństwowiec, no którym był. Natomiast pytanie jest inne, najistotniejsze dla mnie. Na ile to wszystko było szczere? To znaczy, czy to nie było tak, że Brytyjczycy te kolejne właśnie, czy Polacy byli naiwni, czy te kolejne kroki to była tylko i wyłącznie z góry zamierzona, podkreślam, z góry zamierzona działalność obliczona na nacisk na Niemcy poprzez granie Polską. Granie Polską łącznie z tym, co się stało 25 sierpnia 1939 roku, już po pakcie Ribbentrop-Mołotow, po pakcie Stalin-Hitler, to znaczy podpisanie faktycznie sojuszu przez ambasadora Raczyńskiego upełnomocnionego do tego. Czy to nie była tylko i wyłącznie dyplomatyczna gra? Nacisk na Niemcy, nic więcej. Jak najbardziej to była gra. Mało tego, Brytyjczycy cały czas przecież po podpisaniu tych gwarancji, tego paktu z kwietnia, tego nazwijmy, cały czas przecież prosili, tak, rozmawiali na temat dalszych ustępstw ze strony Polski, a więc jakby tutaj ta, można powiedzieć, papierowa gwarancja, była tylko papierowa gwarancja. Ogólnie politycy brytyjscy nie zmienili swojego postępowania, swojego toku myślenia. Mało tego, zdaje się, że chcieli zaangażować mocniej Związek Sowiecki w te rozmowy. Mamy rozmowy wojskowe, prawda, trójstronne, tak? W Moskwie, z udziałem Brytyjczyków i Francuzów. Tak, mamy rozmowy bez strony polskiej. I teraz jest pytanie, no czego spodziewano się? Może rzeczywiście chciano wystraszyć Hitlera w pewien sposób, gdyż no, rozmowy francusko-brytyjsko-sowieckie, gwarancja, tak jak już powiedziałeś, dla Polski, powoduje, że może spodziewano się, że jednak, że Hitler się cofnie i zacznie proponować jakieś inne rozwiązania. No ale jakie były te rozwiązania? Czyli reasumujmy, nie zgadzasz się z tezą pokutującą w literaturze, nie w całej oczywiście, że gwarancje te marcowe przekształcone w kwietniu w obustronne, najpierw brytyjskie, potem polsko-brytyjskie, nie zgadzasz się z tezą, że to był ruch przebrzydłego Albionu obliczony na to, żeby Hitlera pchnąć na wschód, a nie na zachód. Natomiast zgadzasz się z tezą, że cała ta gra brytyjska to stopniowanie. Najpierw dajemy gwarancje jednostronne, godzimy się na to, żeby przekształcić je w dwustronne. Wreszcie podpisujemy sojusz, autentyczny sojusz, którego nie podpisaliśmy od ponad 100 lat, bo od czasów napoleońskich. To jest tylko nacisk na Niemcy. To jest tylko gra swoistego rodzaju. Tak by to chyba należało interpretować. Myśląc o tym temacie, który dzisiaj, który zaproponowałeś, czyli wymarzony sojusznik, to ja odpowiadam nie, jako Anglicy, na pewno to nie jest wymarzony sojusznik. I dam ci oczywiście odpowiedź, gdzie widzę wymarzonego sojusznika, za chwilę, jeżeli oczywiście będę mógł. Natomiast jest to wymarzony sojusznik na pewno dla Wielkiej Brytanii. Bo jakbyśmy odwrócili tą sytuację, to rzeczywiście to jest doskonały, wymarzony sojusznik dla Wielkiej Brytanii. Co się stało od kwietnia do września? Mamy rozmowy, mamy ciągłe dalsze żądania, które Brytyjczycy przecież wspierają i proszą o to, aby może się nad tym zastanowić, o tak może, tak? A jednocześnie toczą się rozmowy handlowe, kolejna sprawa w Londynie, gdzie pożyczka jest naprawdę, to jest niekończąca się historia, może tak powiedzieć, o tą pożyczkę. Anglicy dają też do zrozumienia, wysyłają sygnały, no, że o tą Polskę oni walczyć nie będą. No, to musimy sobie zdać z tego sprawę, tak? A więc takie głosy się w Anglii pojawiają. Hitler niestety przed wojną,
jego nie można zahamować. On nie działa racjonalnie. Jego te pakty nie wystraszyły. On wręcz przeciwnie. On wpadł w szał, w amok i działa w zaplanowanym takim schemacie swoim. Sojusz spowodował przesunięcie agresji o 6 dni. I to było wszystko. 26, ale, tak, ale ja chciałem zapytać o coś innego. To znaczy wychodzić z tej naszej rozmowy. Ja się z tym zasadniczo też zgadzam, że wszystkie te działania dyplomatyczne były obliczone na to, żeby wojnę odepchnąć możliwie daleko, a najlepiej w ogóle jej uniknąć. To znaczy nawet nie chodziło o przeorientowanie Hitlera, żeby nie szedł najpierw na zachód, tylko od razu poszedł na Polskę, bo my będziemy mieli wtedy więcej czasu. Tu zgoda. No tak, z tą tezą się nie zgadzamy. Natomiast robimy wszystko, żeby do tej wojny nie doszło. Tak? Tylko okej. Okay. I to są te kolejne działania. Znaczy gramy Polską, żeby naciskać na Hitlera, tylko jak to się ma do tego przekonania Brytyjczyków, że Beck nie ustąpi, że to jest twardy gracz, czyli że do tej wojny i tak dojdzie. Ale przecież wielokrotnie się wypowiedział na ten temat. No wiem. Brytyjczycy mają to w swoich dokumentach. No Beck, tak. Beck się nie cofnie. Beck tego... Czyli odpychamy jasne. Wojnę, ale i tak wiemy, że do niej dojdzie. No ale momencik, mówimy to w jakim czasie? Bo to jest ważne. Mamy bezpośrednio po układzie, czy mówimy to nie, w sierpniu? Nie, to jest cały proces od marca, kwietnia, aż po Ale po to wrześniu. Ciężko, wiesz Mariusz, to ciężko tak mówić o procesie od kwietnia do sierpnia, bo tam się wydarzyło tyle rzeczy. No właśnie, dlatego to jest że takim jednym zdaniem podsumowanie tego jest chyba w zasadzie, wydaje mi się, to jest niemożliwe. Czasu masz więcej. Że to jest, możesz to jest podsumować to 15 zdaniami. Jest to niemożliwe, wydaje mi się, żeby to tak szybko i na potrzeby programu wytłumaczyć. Wydaje mi się, że to ewaluowało. Był to jednak proces. Jak zauważyłeś, polityka epizmentu polegała na tym, żeby kupować pokój kosztem państw trzecich. Moim zdaniem pierwszym epizmentem, zgadzam się z tobą, była nota i wojna tutaj, co pisał świetnie profesor Nowak, to była ta pierwsza zdrada Zachodu i mamy kolejne zdrady Zachodu. Nie mamy żadnego preludium do epizmentu, o czym się też mówi. Moim zdaniem jest to nietrafiona koncepcja. Mamy cały czas mówienie o epizmencie lub o balance of power, o czym dzisiaj też rozmawialiśmy. Jest to kolejny przykład epizmentu. Tak? Teraz po Austrii, Czechach, innych krajach dochodzi Polska. Trzeba zrobić wszystko, aby Polska przyjęła warunki Hitlera i żeby w pewien sposób zagwarantować, tak, i odstraszyć Hitlera, a dać gwarancję Polsce. Natomiast no pamiętajmy, że polska racja stanu, Beck, mówi zupełnie co innego. Ja nie wiem, czy Anglicy go do końca dobrze zrozumieli, bo on powiedział, że będziemy walczyć. No właśnie. A więc musieli to zakładać. Może jednak, musieli to zakładać. Może jednak zrozumieli, to znaczy powoli już zbliżamy się do końca. Wisi pytanie o tego wymarzonego sojusznika, tak. Zaraz do niego wrócimy. Bo sam jestem zainteresowany, kogo wskażesz jako wymarzonego sojusznika Rzeczypospolitej w tych strasznych już warunkach międzynarodowych. Natomiast znowu włożę kij w szprychy. Czy to też nie było tak, że dobrze, skoro naciski dyplomatyczne na Hitlera za pomocą Polski i tak do niczego już nie doprowadzą, Polacy nie ustąpią Gdańska, korytarza, autostrady Niemcom nie dadzą. Beck wielokrotnie nas przekonywał o tym, że Polska będzie walczyć. No to niech sobie Polska walczy, a my się będziemy tej kampanii niemiecko-polskiej przyglądać trochę z boku i wyciągać z niej praktycznie wnioski. Brytyjczycy są bardzo praktyczni. Misja brytyjska, która tu przyjechała, to właśnie to robiła. Przeceniasz ją? No, nie wiem, czy przeceniam, ale pewną dozę praktyczności ówczesnej przynajmniej. Przeceniasz. Dzisiaj to może inaczej wygląda. Innym typem wojny jest blitzkrieg, a innym typem wojny jest desant. Nie, ale przecież zaraz, to było pierwsze zderzenie wojsk hitlerowskich i pojęcie blitzkrieg, ono funkcjonowało tylko jako teoria. To jeszcze nie była praktyka. Tutaj nie mamy zgody. Dlatego Brytyjczycy się jednak kampanii wrześniowej przyglądali uważnie i pewne wnioski pewnie z tego wyciągali. Może też i o to przy okazji chodziło, że jak już ta Polska i tak będzie się biła i pewnie przegra, no to dobrze, to wykorzystajmy ją w ten instrumentalny sposób,
pooglądajmy sobie ten teatr wojenny, wyciągnijmy z tego wnioski dla nas korzystne, dla nas Brytyjczyków. To jest okrutna teza, ja wiem, ale czy to czasami jednak trochę tak nie było? Jeszcze raz powtórzę, wydaje mi się, że przeceniasz ten korpus ekspedycyjny, który tutaj gościł od 26. Nie, to misja, misja wojskowa. Korpus ekspedycyjny Brytyjczycy wysłali do Francji, to tak, natomiast nie do. Od 26 sierpnia do chyba do 17 września ona tutaj funkcjonowała i wydaje mi się, że jednak to przeceniasz, te doświadczenia. No być może, nie, ale nie sądzę, żeby to było użyteczne na potrzeby tego, co się stało w 40 roku. Tam wojna zupełnie inaczej wyglądała. Natomiast ja cały czas jakby tutaj wrócę do tych rzeczy, które dzieją się w sierpniu, bo trzeba o tym wspomnieć, czyli cały czas wydaje mi się, do pewnego stopnia Brytyjczycy nie wiedzieli, co się wydarzy w relacjach niemiecko-sowieckich. No przecież cały czas w raportach jest, no znowu będę musiał tutaj streszczać bardzo mocno, że Hitler nienawidzi, cytuję, komunistów i Żydów. A więc ta linia Rapallo, która trwała do, powiedzmy tam, w 26 roku, mówienie było o tej linii Rapallo. Trwała do 33, tak do dojścia Hitlera do władzy. A więc oni się nie spodziewali, że ta linia może powrócić. A więc no znowu mówimy o rzeczach, które się dzieją, prawda, w teraźniejszości, a teraz nam łatwiej jest jako historykom, rzecz jasna, to opisać czy wnioskować po pewnym fakcie. A więc tego się nie spodziewano, że dojdzie do porozumienia i rzeczywiście pamiętajmy też, że tutaj mówisz o drogach do wojny, i trzeba powiedzieć, że to jest droga do wojny też, bo to trzeba tak to rozróżnić tutaj, że mamy dwie drogi, Polski i Wielkiej Brytanii, ale ta droga 3 września... Ona się zbiegła, prawda? Ale drogi były różne. I teraz trzeba powiedzieć, no i Wielka Brytania jest w tej wojnie światowej. I teraz dobrze wiesz, że mamy tam rząd. Znaczy ona ją czyni wojną światową. Tak, jesteśmy wymarzonym sojusznikiem. Mamy układy o siłach zbrojnych, przecież polsko-brytyjskie. Polscy lotnicy, żołnierze walczą o Wielką Brytanię. Walczą na frontach, jesteśmy wymarzonym sojusznikiem dla Wielkiej Brytanii. Tak. Ale na pewno oni nie są dla nas wymarzonym sojusznikiem. Więc kto jest wymarzonym sojusznikiem? Wymarzonym sojusznikiem jest to koncepcja, którą znasz. Jest to koncepcja według mnie trzeciej Europy. Jest to układy państw, które będą, i to w zależności od tego, o jakim roku mówimy, o jakim czasie, bo to ze względu na tą Czechosłowację, która niestety została rozebrana, ja ją jednak widzę w tej koncepcji, czyli układu państw od Finlandii przez państwa bałtyckie już z Litwą. Może pamiętajmy, że Litwa się zachowała neutralnie w czasie wybuchu wojny i Polski, Węgier, Rumunii i Jugosławii. Moim zdaniem jest to potencjalna siła i jestem w stanie tego obronić, która może się sprzeciwić zarówno jednemu państwu totalitarnemu, czyli III Rzeszy, jak i Związkowi Sowieckiemu. Dziękuję. Ja zrobię takie podsumowanie krótkie, to znaczy tutaj odpowiadając na tę ostatnią kwestię, oczywiście to są sprawy znane, owa trzecia siła, tylko trzy problemy, które na pewno będą stanowiły przedmiot jeszcze naszych tutaj rozmów podczas kolejnych spotkań. Po pierwsze, czy można było tę trzecią siłę zbudować bez Czechosłowacji, a do pewnego momentu także i bez Litwy? Stawiam to jako pytanie, tylko niech ono wisi w powietrzu. Wrócimy do tego. Po drugie, czy Polska była aż tak atrakcyjnym państwem dla tego układu od Skandynawii po Jugosławię, że zechcieliby z nami tę koncepcję realizować? To też jest pytanie, które nad tym musi wisieć. No i trzecie pytanie bardzo istotne, czy przy pacyfistycznym nastawieniu chociażby niektórych z tych państw, no myślę tutaj przede wszystkim o państwach skandynawskich, ze wskazaniem na Finlandię. Norwegię i Szwecję i Danię, bo Finlandia trochę inaczej. Przy Związku Bałtyckim w 22 roku Finlandia odmówiła ratyfikacji. Finlandia odmówiła, ale no, potem to się trochę zmieniło, jak ich Sowieci uszczypnęli w 39 i w 40 w okresie wojny zimowej, to uszczypnęli, biorę w cudzysłów, bo wiemy o co chodzi. Czy to w ogóle było do zrealizowania? To jest kolejne pytanie. Natomiast zamykając stosunki polsko-brytyjskie,
W pewnych rzeczach się nie zgadzamy, w pewnych się zgadzamy. Sprawy są skomplikowane, na pewno będą wielokrotnie dyskutowane. Mam nadzieję, że będą powstawały kolejne prace na ten temat, bo pozornie tylko się wydaje, że jest to temat wyczerpany. On nie jest wyczerpany. Natomiast no, zamykając to, chciałem jeszcze powiedzieć czy wspomnieć o sprawach oczywistych, to znaczy ten sojusz jednak się w walce spełnił, ale on się spełnił w roku 40, kiedy to lotnicy polscy bronili rzeczywiście Wielkiej Brytanii, potem spełniał się przez wiele, wiele lat II wojny światowej. No jak tam za to Wielka Brytania zapłaciła, to wiemy. I to jest kropka nad i, bardzo smutna. Mimo tego, chociaż rzeczywiście Winston Churchill miał na tyle przyzwoitości, żeby Polaków z wysp nie wyrzucić, na co zakusy były poważne. Bo to byłoby rzeczywiście już złamanie kompletnie zasad moralnych i on i jemu podobni no tutaj stanęli na wysokości zadania w tym wymiarze, abstrahując od Teheranu, od Jałty i od tego wszystkiego, co nas spotkało, bo przecież to się nie stało bez Brytyjczyków. To tyle, drodzy Państwo, na dzisiaj. Oczywiście tematu nie wyczerpaliśmy, myśmy go zasygnalizowali w wielu kwestiach, wielu kwestii nie poruszyliśmy. Nie sposób omówić wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję panu profesorowi Krzysztofowi Kani z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za to spotkanie. Naszym słuchaczom dziękuję za cierpliwość, za wysłuchanie tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Chcę też zapowiedzieć dosyć ogólnie, następne spotkanie lutowe będzie poświęcone stosunkom polsko-francuskim. To jest w jakim sensie to będzie kontynuacja rozważań dotyczących stosunku mocarstw zachodnich, zachodnioeuropejskich do Polski. W międzywojniu z akcentem oczywiście na te miesiące i lata poprzedzające wybuch II wojny światowej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Serdecznie dziękuję.